Witam serdecznie w środę 21 stycznia. Na indeksie WIG20 niezmiennie trwa obrona respektowanej w ostatnim czasie strefy wsparcia 2238-44. Dzisiaj względem rynków bazowych, to jest taka nowość, zaczynamy wykazywać relatywną siłą. Niemniej jednak o pierwszym sukcesie byków moglibyśmy mówić w momencie zanegowania znanej nam już zapory podażowej 2283-89. Tak jak sugerowałem wczoraj, wzrosłoby wówczas prawdopodobieństwo wejścia w rynku w nieco silniejszą, może po prostu bardziej stabilną fazę odreagowania wzrostowego i pewnie warto byłoby w takiej sytuacji zwrócić uwagę na kolejny obszar oporu Fibonacciego 2326-29. Na kontraktach z kolei tutaj jak widać wprowadziłem niebieską wewnętrzną linię trendu. Wydaje mi się, co prawda ona nie potwierdza bezpośrednio węzła 90-95, przebiega w pobliżu tej właśnie najbliższej zapory podażowej Fibonacciego. Niemniej jednak zanegowanie właśnie wymienionego oporu w połączeniu z wewnętrzną linią trendu, tą czerwoną median line, świadczyłoby też o możliwości, jakimś takim stopniowym uaktywnianiu się popytu, więc niewykluczone, że rynek zacząłby wówczas podążać w kierunku zniesienia 68,5 i przebiegającej w pobliżu czerwonej median line. W każdym bądź razie takie trwałe przełamanie strefy 90-95 no, byłoby już jakimś wydarzeniem technicznym, przynajmniej w ujęciu intradayowym. Wsparciem aktualną zaporą popytową pozostaje niezmiennie strefa 2227-31. Na indeksie DAX ważny moment w tej chwili. Widać, że strefa 10175-206 przeobraziła się w zaporę popytową. Działa w tej chwili jako lokalne wsparcie. Większe znaczenie przypisałbym jednak strefie 10015-10050. I tak jak informowałem wczoraj, według mnie krótkotrwałe naruszenie właśnie oporu 10175-206 w połączeniu z przełamaniem tej najbliższej zapory popytowej wygenerowałoby sygnał słabości, przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym. Na razie takim scenariuszem bazowym jest jednak kontynuacja ruchu z możliwością przetestowania węzła 10410-10440, czyli kolejnego istotnego oporu wytyczonego na bazie projekcji układu X, A, B, C, D. Oznaczenie jest widoczne na załączonym wykresie. Tutaj w pobliżu przebiega także górna czerwona median line. No i S&P. Trudno na razie mówić o jakichś istotnych zmianie wizerunku technicznego wykresu. Tutaj w nawiązaniu do przebiegu wczorajszej sesji widać, że indeks utrzymuje się niezmiennie ponad wsparciem 1984-89, a sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego byłoby dopiero zanegowanie strefy 2055-62 wraz z przebiegającą w pobliżu zieloną median line. Kluczową zaporą popytową, gdzie z kolei wypadają projekcje prowzrostowego symetrycznego, przepraszam, układu X, A, B, C, D pozostaje węzeł 1956-63. Dziękuję bardzo.